Patrzcie, jaka dorosła kobieta. Śniadanie je przy stole. No pięknie! Jestem zachwycona, jak ona sobie świetnie nabija. Hej, 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 witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Mamy cześć. Taki roboczy dzień. Jest sobota. Ogarniamy się. Się? Ogarniamy całą, dom, wszystko. Całą rzeczywistość, którą zawaliliśmy w ostatnim tygodniu, ostatnich dwóch tygodniach przez moją sesję. Mamy do posprzątania w końcu. Nie pytajcie. Ozdoby świąteczne. Jest 4 lutego, a my mamy choinkę. Choinki, tu też choinki. Wszystko. Wszystkie ozdoby jeszcze mamy świąteczne, więc mnie one już tak irytują, ale naprawdę nie mieliśmy nawet chwili, żeby to posprzątać. Przez całą właśnie sytuację z sesją i tak dalej. Jedziemy też zaraz. Ale nie bij mnie! Mama! Mama! I co, już koniec? Tak. Jedziemy też zaraz na zakupy spożywcze z naszej diety, czyli tak jak zawsze było, zawsze, czyli pół roku temu. Co sobotę jedziemy na zakupy. Musimy też kupić parę rzeczy takich ze sklepu SFD, bo ja na przykład miałam z czym kawę dzisiaj rano wypić, niestety wciąż słodzę kawę erytrytolem, czyli bez kalorii. Póki co bierzemy się za robienie śniadania, a dokładnie ja, bo Krystian twierdzi, że chyba jest mój dzień gotowania. Tak, tak, dzisiaj coś się pogubiliśmy przez to wczorajsze imprezowanie, świętowanie Krystiana urodzin. Na śniadanie są jajka w pomidorach, jak kto woli szakszuka. Szakszuka to ma jakąś przyprawę, my jej nie używamy, więc niech będzie jajka w pomidorach. Wam życzę miłego oglądania. You had me at a low, 'cause where you go is where I go. I don't need nobody else, I got you, and you got me too. Ogarniamy właśnie buty, ale pierwsze ponoć jest ciepło. I się chciałam pochwalić, że zrobiliśmy Nelly małego psikusa w nocy. Ona do tej pory wstaje nam 2 razy na mleko w nocy. A zdarzało się, że nie wstawała wcale, albo raz, maksymalnie. Teraz wstaje z powrotem 2 razy i daliśmy jej dzisiaj po prostu mleko z kartonu. Takie zwykłe. I słuchajcie, zero reakcji. Po prostu wypiła, więc kolejnym krokiem będzie albo rozwadnianie tego mleka, albo od razu woda. I będziemy tak schodzić do zera. Bo kurde, ileż można? 15 miesięcy, a ja wciąż ja. W sensie na zmianę. Będziemy wstawać do dziecka na karmienie. Bez przesady. Cześć. Przyszłaś? Ale słodki kucorek. Nasze śniadanko już praktycznie gotowe. Tu właściwie moje już czeka. Krystiana się jeszcze odparowuje, żeby tutaj mniej wody było. I bierzemy się za jedzenie. Idziemy do drugiego pokoju, żeby można było sobie coś obejrzeć w trakcie i spędzić miło czas, bo się nigdzie nie spieszymy. Jest sobota, mamy wolne. We can leave and run away someday. Tak się usunęła. Bo tu jest taki problem, że co chwilę włączałem się teraz reklamy i wyłączyłem internet, jak wpisałem listę. Dobra, jest. No, na szczęście. Nagrywam, bo chciałam pochwalić mojego męża. On na to nie zasługuje, ponieważ bardzo mi dokucza dzisiaj. Ale mimo wszystko chciałam go pochwalić, ponieważ on o 6.30 już byłem. O 6.30 był już dzisiaj na siłowni. Czajcie? Wrócił, wyszczotkował się, używa mojej szczotki do szczotkowania. Ja jej wczoraj użyłam pierwszy raz od kilku miesięcy. I płakałaś prawie. On jej używa codziennie, więc wyszczotkował się, nałożył sobie kremy, a ja jeszcze, zdążył wypić kawę. Wykąpałem się. Wykąpać się, a ja jeszcze spałam. Także podziwiam, serio podziwiam, bo mi by się nie chciało. Mi się nie chce. Chociaż też powinnam. Miałam kardyn na siłowni od października, ale obiecałam sobie, że jak w lutym nie pójdę 4 razy przynajmniej. Czyli tak, żeby się zwróciło tak, za kardyn. Dokładnie, czyli właśnie żeby się zwróciło, to rezygnuję. Więc taki mój cel. Od poniedziałku cisnę. Ale w sensie rezygnujesz z karetu, nie z diety. Wiesz co, tak. No, jedziemy właśnie na zakupy spożywcze i jedziemy też do HM-u kupić mi bluzkę. Nie, jedziemy do SFD. Do SFD też jedziemy, bo musimy pod nadlowki. No i Krystian chce sobie białko kupić. Znaczy chce, no musi kupić, bo jak trenuje, faktycznie on trenuje siłowo bardziej niż... Kardio tam nie dużo, nie?
codziennie jest cardio. Jest, tak? Znaczy, nie codziennie, na każdym treningu. 5 minut to jest rozgrzewki, to jest cardio na Orbitreku. I potem jest siłowy. Następnie na zakończony trening robię z interwał, czyli 5 minut. No dobra, nikogo to nie interesuje. W każdym razie ćwiczę. Ćwiczę, przeciwnicy do mnie, więc kupimy mu białko. Dziękuję. A mi bluzkę za to. Za to, że ćwiczysz. Odnośnie aparatu w ogóle, bo nie dałam wam znać, ja cały czas nagrywam tym aparatem starym, że tak powiem, z kujawską jakością, z brakiem stabilizacji. Otrzymałam maila zwrotnego odnośnie gwarancji, no i tak jak się spodziewaliśmy, gwarancja nie przysługuje. W przypadku takich uszkodzeń, czyli po prostu aparat mi spadł, jest to moja wina i... Mechaniczne uszkodzenie. Dokładnie, nie uznali tego. Koszt naprawy to 415 zł. Tak, 415, ale w sensie bardzo miło, bo naprawdę zadzwonili, spytali się, że to nie podlega gwarancji i koszt takiej naprawy to jest 400... Nie ma innej opcji, muszą tak zrobić, nie mogą ci naprawić bez swojej zgody. No niby tak, ale wiesz, mogli odesłać, powiedzieć, że nie podlega gwarancji i tyle, nie? No nie, masz, no mogli. Nie, masz w umowie, że wycenią ci naprawę. W jakiej umowie? No w regulaminie, sorry. Nie czytasz regulaminów po prostu. A ty czytasz? No tak, czytałam. Ten uśmiech. Miało być naprawa w 2 dni, ale nie mieli części do tej, co się zepsuła, żeby wymienić, żeby naprawić. I naprawa będzie w marcu dopiero, bo tyle będą czekać na części, także do tego czasu musimy się pogodzić i nagrywać tym, co mamy. Idziemy na kompromis duży. No, powiem wam, że ja miałam, jak się o tym dowiedziałam, to miałam przez chwilę taką załamkę, że nie nagrywam, nie mam czym, nie nagrywam, ale sobie pomyślałam, że ja prawie pół vlogmasu nagrałam tym aparatem, to ja się teraz poddam. Dajcie spokój, dam radę. To oznacza tylko jedno, mianowicie, że faktycznie zaczęliśmy od HM-u. Jedziemy do galerii. Jedynie warunek był taki, że idę sama, tylko po bluzkę, nie mierzę, biorę i wychodzę. Oni zostali w samochodzie, także jest i ona. Zwykła, klasyczna bluzka, taką właśnie chciałam, prążkowana, dobry ma materiał, tak czuję w dotyku, więc myślę, że będę zadowolona. I cena też fajna, bo 29,99. Także bierzemy, gdyby była jeszcze czarna, to bym z chęcią wzięła. Niestety są tylko białe, różowe i chyba zielone, więc idzie ze mną tylko biała. Wzięłam jeszcze skarpetki dodatkowo, także wydałam 60 zł. Nadie! Tutu! Chyba tak. A resztę musisz się pytać. Przeszliśmy parę tytol, abyśmy nie wzięli. Jest jeszcze erytrytol. Nawet dwa możesz wziąć. Myślisz, że dwa? No, ale jak my się z tym zabierzemy? Trzeba będzie wziąć torbę. Ja proponuję ciasteczka albo właśnie czekoladę, tak jak miałeś ostatnio. Czuję się jak mam u siebie. No, bo ona to już była tyle razy, że ona już umie, wie co jak, a się czuje już jak u siebie. Zostały wywalec. Może być się różnią, tak. Generalnie monohydrat ma to do siebie, że trochę więcej wody zatrzymuje to skórnie w naszym organizmie. I ja przejść troszeczkę tej wchłani, nie stawię retencji wody podskórnie. Ostatnio widziałem na internecie Muscle Max. Masakra, ile tych zakupów. O Boże. Od razu? Tak. Ja lubię. Wiem. Ostatnio właśnie się bardzo zmieniło. Jak zawsze były takie krótkie, że ledwo było stopę zakrywało. Jezu, ale tandeta. Masakra. Patrz, jak one prześwitują. Tak jak się obawiałam. Patrzcie. Czy to jest porażka? No, nie tego oczekiwałaś. Mega wyglądam, jak wieśniak. Żałuję. Nie kupujcie skarpetek w HM-ie.
A przynajmniej nie te. Kurczę, patrzyłam na Zarę wczoraj, nie? Patrzyłaś, dokładnie. Ale jaka była różnica cenowa? Niewielka. 10 zł. Czyli 329, tamte 39. Tak. Ale żal. Jak będą buty ubrane, nie będzie to tak źle wyglądać. Tak, no ale... Gorzej teraz. No. Tak w ogóle to nie mam pojęcia, czy zapytałem się na głos, czy nie. Skąd Marta wiedziała, że mam rodzinę? Bo wiem, pytałem się o to? Nieważne. Skąd wie? Nie wiem. Zaskoczyło. Tak, bo pytałam się jej o osłonę noża. Żeby te burgery na twoje godziny zrobić. Rozpakowujemy to wszystko, aż mi się nie chce, powiem szczerze. No, tak jest dużo. Dużo. Ale teraz, wiesz co, wyręczycie. Ej, dwie i pół godziny. I zrobię teraz lunch. Super. A ty może to zaczniesz pakować. Czekamy, powiesz co za to. Dwie i pół godziny byliśmy na zakupach. Jest 14 godzina. Ale zrobiliśmy konkret zakupy, byliśmy. Tak, cztery sklepy. No. I tak najbardziej mnie cieszą zakupy w SFD. Ja też mnie z tego tak cieszę, aż czekam, jak będziesz to wszystko wyciągać i tak... No już, dawaj, gdzie jest ta torba ze SFD? To jest stół. To stół. Ale tu są też jeszcze... I to z HM-u, super. Jeszcze nie mierzyłam skarpetki kiepskie, to już wiecie. W SFD mamy dla Krystiana kreatynę, tak? Tak, tak. Kreatynę o smaku cukierków lodowych. Dokładnie. Dalej mamy dla Krystiana białko o smaku czekolady i maliny. Zapomnieliśmy w SFD kupić masła orzechowego, więc kupiłam w Biedronce. 100% orzechu, więc git. I jeszcze wege. Wege, no i konsystencja płynna. Ja lubię takie płynne masło orzechowe, dlatego się zdecydowałam, żeby je wziąć. Dalej nasz ulubiony krem na tylowek z o smaku Reese's. No, tak. Właśnie. Peanut butter. Peanut butter. Ten próbowałam u mojej siostry. Rewelacyjny. Ale rewelacja. Aż ktoś nam jeszcze pisał o tym. Nie. Nie wiem, czy nie Karolina. Nie, przecież nie. Ja muszę to spróbować. Ale my wiemy, jak smakuje. Nie. Aga! Nie wiemy. Nie wiemy. Nasz nie wiemy, jak nasz smakuje. Naszego jeszcze nie próbowaliśmy. Odrobineczkę na łyżeczkę. Nie będę. Trzymam się. Delikatnie. No ale jak to zjesz, to już się nie będziesz trzymać. Ale jest, jejku, na czubek łyżeczki, no. Popatrz, o. Zjem z góry. O, popatrz. Takie kalorie to nie kalorie. Każde kalorie to kalorie. Niedobry? Miazga, ale i tak masło orzechowe, w sensie to jest na pierwszym miejscu. Znaczy, moim zdaniem, w zależności do czego, aha, ty mówisz o tak solo, nie? Solo, no nie, solo ja, to nie. Ja bym powiedział w zależności do czego, bo będziemy mieli ochotę, że na przykład pancake'i, a owsianki to są dwie różne rzeczy, nie? Tak, to do owsianki tylko i wyłącznie, wszystkie inne tylko nie to do owsianki. A do pancake'ów tylko i wyłącznie to. Prawie zapomnieliśmy erytrytolu, a głównie po erytrytol poszliśmy. Ale mamy 1 kg. Drugi kilogram. Mamy sos zero, jedyny jaki lubimy. Tak naprawdę nie wiem do czego go teraz wykorzystamy, bo jemy no, mało słodkich omletów. Dokładnie. Ale jeden wzięliśmy. Może go wykorzystamy. I tu Krystian jakiś voucher dostał. W ogóle mega miły pan tam. On zawsze jest taki miły. To jest tak sympatyczny gościu, kurczę, no, mega. Ja tylko weszłam w dziurze, on już kojarzy, że ja to kupuję. Dał nam dodatkowe 10% rabatu. Tak po prostu, bo nas kojarzy, bo tam regularnie musimy. No, my właściwie zawsze kupujemy stacjonarnie. Raz tam ale była sobie, mega tak, promocja online, zamówiliśmy. Dokładnie, bo jakiś był kupon wtedy taki bonten. No. Trening wprowadzający EMS, co to znaczy? Nie mam pojęcia, musimy się to szkolić. I dostał też wejściówkę na tydzień, za darmo, na siłownię. Także kurczę, naprawdę polecamy SFD Tarnów. Wiem, że dużo osób nie wie, gdzie to jest. To w Zenicie w Tarnowie, jak to się właśnie... Koło Zenitu. Koło... No tak, koło Zenitu. To nie jest same Zenit. Tak, idzie się po schodkach, racja, koło Zenitu. I dodatkowe 5 naklejeczek. Za każde wydane 50 zł jedna naklejka wydaliśmy prawie 3 stóweczki. Mimo tego rabatu i mimo rabatu 50 zł za poprzednie naklejki, bo zbierałam 10. Zakupów tych ze sklepów
typu Lidl i Biedronka już wam nie będę pokazywać. Widzieliście mniej więcej z typy, co kupiliśmy. Zresztą my naokrągłujemy to samo, więc nie kupiliśmy nic specjalnego. Ale zrobiliśmy zapasy znowu. A to tylko mięsa, bo było na promocji. I sera żółtego, bo ma bardzo długą przydatność. Jest zamknięty hermetycznie, więc nie ma problemu. A całą resztę kupiliśmy to co na tydzień. No więc ja to rozpakowuję. A ja robię jedzonko. I co z tymi ziołami? Cześć! Hej! Super, zrobisz bułkę. Bułeczka. Niam, 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 niam. Ja nie chcę, jestem na diecie. Nie chcę. Aha, dobra, myślałem, że mówisz o przyprawach. Zapomnieliśmy dwóch ważnych rzeczy, takich podstawowych. Nie kupiliśmy soli, bo mamy końcówkę. I praktycznie już nie wiem, czy na dzisiaj wystarczy do końca dnia. Pójdziemy do sąsiadki. Pójdziemy do sąsiadki po sól. I ryżu. Ale ryż mamy, tylko... Ryż jeszcze jest, ale... Tylko ryż, Krystian lubi, jak są różne wagi w woreczkach, żeby można było ugotować dokładnie tyle, co potrzebujemy. W Biedronce odkryliśmy, że są takie po prostu opakowania w takich woreczkach. Gotowałby w Thermomixie, to by nie trzeba było kupować woreczków. A tak to ty musisz w woreczkach. Prezentuje się tak, ryż, szynka, pomidor, przyprawy, coś tam jeszcze jest? Chyba tyle, oliwa. Oj. I tyle. Ogólnie nie wygląda, ale uwierzcie, że jest smaczne. Właśnie się miałam pytać, czy przyniesiesz kartony na choinki. Chodź, Nadusia. Chodź. Chodź. A ten worek czarny jest gdzie? No tam gdzie na tej pokój ma być. Na czapkę. I co? Gdzie chcesz iść? Już byliśmy dzisiaj. Czapka. No co? Ale czemu płaczesz? Tak się zastanawiam. Ja będę stały cały rok, nie będę mieć takiego uroku zimowego, jesiennego. No, chowajmy i na jesień wyciągamy. Tak? No. Okej. Okay. To jeszcze na lampiony. Gdzieś tu jest. Wróciliśmy? Znając nas tak. Kuku! Kuku! Dobra, dawaj. Kuku! Kuku! Dawaj! No nie! Schodzimy! A pani w przedszkolu narzekają, że wychodzisz na stoły. Gdzie się tego nauczyłaś? Tylko tu przez środek, nie? Musimy do drugiego pokoju, tam jest więcej powierzchni. Chodź, dawaj. Wow! No pięknie! To otwieramy ten drugi. Co ty to masz? Musimy podcinać wszystkie te metki, no. A tam wszystko jest tak... Dobra, ale tu musimy faktycznie zmniejszyć. Nawet nie co zrobić. Chodź, Adusia. Ten będzie po domu, a tamten Scott and the Rhymes, tak się nazywa, będzie na zewnątrz, na wiosnę. W każdym razie. Tylko ten kazgej póki co nic nie daje. Tak. Ale, wiesz, ale nie ściąga go, widzisz? Wiesz, że ma być w kasku. Super! Dziecko po kasku. Odwrotnie, córuś. Patrzę te szelki. Tak. I patrzę, że nie robię. No świetnie! Ale na to potrzebujemy
jakiś worek. Nawet taki... Nie wiem, czy taki jak mamy na śmieci się zmieści. Chyba za mały, nie? Nie, to się składa. Ja najchętniej to, co bym zrobiła? Umyła to całe. I kupiła jakiś lepszy śnieg w przyszłym roku. Całą spadnie. Myślisz? No. Idzie dziadek już, koniec dziadka. Zrobi ostatni raz. Nie? Właśnie. I jeszcze mamy złotą tacę, ale co by na tej tacy wtedy? A te świeczki. Jak świetnie, świetnie, ale to na razie musi być zamknięte. Tak, tylko że... Tam jest to wyprane? No właśnie nie wiem, o to chodzi. A kulki gdzie są? Też tu? Powinny być tu, w workach mniejszych. Aha, dobra. Before I'm too invested, I should probably ask ya, ask you all my questions, get to know you better. How can you be trusted? Will you take me for granted? Will you let me down? Before I'm too invested, we should take it easy. Maybe we could test this and work out our feelings. Before I'm too invested, I should probably ask ya, ask you. Właśnie przez półtorej godziny szukaliśmy tego takiego materiału na basen i nie mam pojęcia, gdzie go dałam po wypraniu, bo go prałam. I ostatecznie zrezygnowaliśmy, basen idzie z powrotem do schowania. Jak będziemy mieć kiedyś więcej czasu, to będziemy tego faktycznie szukać jeszcze raz. A póki co rozłożyłam tu zabawki na Dean. No przyznaję, nie do końca mi się to podoba, ale no nie ma innej opcji tak naprawdę. Nadia jeszcze nie ma swojego pokoju, także musimy znaleźć jej jakiś taki kącik do zabawy tutaj. Także Mata teraz poszła tutaj w kąt na te zabawki. Mam nadzieję, że będzie z tego korzystać. Będę chciała na pewno kupić komodę. Czy na razie tutaj, czy później do jej pokoju, żeby po prostu była taka komoda z szufladami, co się tak wysuwa, z pudełkami, co się wysuwa z zabawkami. Więc trzeba będzie to przemyśleć. Na ten moment zostaje niestety tak. Biorę się za ogarnianie komody i reszty. 99? 99. 44, 94. 44. Czekaj, 50. Zamawiamy? A to cały czas chodzi w kasku. To lepsze. Zdjęliśmy ten kask, no. A ona ten kask bierze i sobie zakłada już. Tak, co jej ściągniemy, to sama go próbuje założyć i przychodzi do nas, żebyśmy jej pomogli. Więc aktualnie stoją tam dwa rowerki. Ten ze Scotta i ten drugi. Tak naprawdę to tyle. My się bierzemy za ogarnięcie pozostałych pomieszczeń. Nadia już jest wykąpana, przebrana do spania. Kładziemy ją za sekundkę do spania. Aktualnie się tutaj jeszcze wietrzy przed spaniem, dlatego na drugim pokoju. A ja się już z wami żegnam, także dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Lecę szykować kolację. Także dziękuję wam za oglądanie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym. Pa! Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa 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 pa